Słuchajcie, bardzo dziwna rzecz się wydarzyła przed chwilą u mnie w mieszkaniu. Usłyszałem mega dziwny dzwonek do drzwi, więc postanowiłem od razu chwycić za kamerę i włączyć nagrywanie. Zobaczyć, co się wydarzy. Jeżeli nic się nie wydarzy, to po prostu mam nagranie, które usunę. Ale jeżeli coś tutaj jest nie tak, to chciałbym sprawdzić, o co chodzi. Chciałbym to przy okazji nagrać. Może na samym początku spojrzę przez tutaj otwór od drzwi. Nie, no nic. Nic nie widzę, widzowie. Dobra, otwieramy drzwi i sprawdzamy, co to było. Halo? O, ej, co to jest? Dobra, czekajcie, zamknę drzwi. Ej, dostałem jakiś list. Nigdy w taki sposób listu nie dostałem. Spójrzcie, ma tutaj jakieś zera i jedynki. O, widzicie? Zera i jedynki. Ja myślę, że wiem, od kogo może to być list, ale widzowie, w jaki sposób ta osoba mnie znalazła? No przecież wiadomo, że to jest list od hakera, tylko w jaki sposób on mnie znalazł? Nigdzie nie pokazuje swojego adresu. To jest naprawdę dziwne, to zaczyna się robić straszne. Ale dobra, spróbujmy ten list odpakować i zobaczymy, co jest w środku. Ale pierwszy raz mam taką sytuację. Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie wydarzyło. Zanim cokolwiek zrobię, muszę zasłonić okna, ponieważ zacząłem się źle czuć w moim własnym mieszkaniu, rozumiecie to? Okej. Dobra. O nie! Najgorzej, urwałem tutaj! No to fajnie. Same złe rzeczy. Siadam, widzowie, ustawię kamerę. Oj, trochę krzywo. Okej, jest chyba wszystko git. I słuchajcie, jest ten cały list od hakera. No raczej się domyślacie po tych zerach i jedynkach. I dobra, no otwieramy. Zobaczymy. Patrz, łatwo jest to otworzyć. W ogóle ta koperta wygląda, jakby była robiona przez niego, tak jak na to patrzę. Spójrzcie, dobra. Widzicie? W środku coś tutaj jest. Jakaś karteczka. Dobra. Da się ją otworzyć? O, dobra, mamy ją. Ją trzeba rozłożyć. Dobra, rozkładamy. Ej, tu są jakieś... Nie, to jest jakaś straszna wiadomość, patrzcie. Widzicie? Ze znakami hakera. Też są te jedynki, zera, jedynki. Spójrzcie. To co? Czytamy. No, nie wiem, no nigdy, no nie spodziewałem się, że takie coś się wydarzy, nie? Nigdy tak nie zrobił ani on, ani Herobrine. Nigdy mnie nikt nie dręczył w prawdziwym życiu, jeśli chodzi o te złe postacie z Minecrafta, ale haker jakimś cudem dowiedział się, gdzie mieszkam, więc to jest przerąbane. Dobra, czytamy to, co tutaj jest napisane. Wiem, że pewnie zastanawiasz się, skąd mam twój adres. No raczej, a jak miałbym się niby nie zastanawiać? Codziennie się takich listów nie dostaje, nie? Od jakichś nieznajomych. Tak jak mówiłem wcześniej, gdzie jestem? Wszędzie. Rozumiecie? Czyli on to napisał. On napisał dokładnie tutaj to samo, co nam w Minecrafcie. Rozumiecie? Ja już nawet nie jestem bezpieczny u siebie w mieszkaniu. Dobra, czytamy dalej. Ale nie piszę tego listu, żeby cię teraz straszyć. No to nie wiem, czy to ci... Nie wiem, ja się czuję totalnie zesrany, ale dobra, czytamy dalej. Nie piszę tego listu, żeby cię straszyć, ponieważ mam pewne informacje, które mogą cię zaskoczyć. Wojanowice, jakie znasz, są inne niż myślisz. Jeśli chcesz poznać prawdę, udaj się do Wojanowic 2.0, gdzie ukryłem dla ciebie wiadomość zmieniającą życie. Podpowiedź... A, podpowiedź, gdzie masz iść? Dostaną się tam tylko wybrani, bo zna to miejsce tylko jedna osoba, rozumiecie? Patrzcie. Jeszcze cały list wam tutaj dam do przeczytania, żebyście jak chcecie to sobie sami przeczytali. O, coś takiego. Jak chcecie to sobie sami przeczytajcie. Jest dokładnie to, co przeczytałem. Tutaj na samym końcu jest informacja, że mamy gdzieś się udać. I podpowiedź to jest: dostaną się tam tylko wybrani, bo zna to miejsce tylko jedna osoba. Na Wojanowicach 2.0? Co to może być za miejsce? Ale co od nas w ogóle chce haker? I czemu on napisał, że Wojanowice są inne niż takie, jakie je znam? O co tutaj chodzi? Czy to jest jakiś spisek? Nie wiem. Pozostało nam tylko pójść i sprawdzić, co przygotował dla nas haker na Wojanowicach 2.0, bo na pewno coś przygotował. Takich wiadomości się codziennie nie dostaje, widzowie. Ja od teraz mam ochotę zmienić miejsce zamieszkania, nie? To jest tak porąbane. Zostawiam ten list i idę sprawdzić, o co chodzi. Dobra, widzowie, jesteśmy na Wojanowicach i powiem wam, że ta wiadomość mnie naprawdę zaskoczyła. Ale tak jak mówił haker, musimy udać się do Wojanowic 2.0. Odłożę sobie tylko tutaj te rzeczy, które mam. To są stare książeczki, które dla Kati zużyłem jakby po to, żeby zrobić jej lepszy mieczek. Okej. Okay. No i co? Wyrzucę tutaj moje tutaj resztki rzeczy, które mamy. Robię. O, akurat nieładnie jest na dworze, to może pójdziemy najpierw spać, tak będzie lepiej. O, super. No i nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy, co ten haker mógł tam napisać, jakąś informację dać, to wydaje mi się, że to jest związane jakoś z właśnie grożeniem nam, że zniszczy wioskę. Tak mi się wydaje, że on coś w tym stylu będzie właśnie leciał z wiadomością typu: hej, dotarłeś tutaj,
po to, żeby zostać tu na zawsze na przykład. Może on chce, żebyśmy zostali na Wojanowicach 2.0 na zawsze, kto wie. A może on chce... Ej, chwileczkę widzowie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam przez chwilę mi dosłownie przeszła myśl. Przeszła myśl, co może haker chcieć od nas. A jeżeli on chce po prostu zobaczyć, gdzie są Wojanowice 2.0, jeżeli on chce wykorzystać tą wiadomość, tą, którą przed chwilą wysłał, po to, żeby sprawdzić, gdzie jest moja druga wioska, żeby ją również zniszczyć. Ej, widzowie! Teraz nie wiem, czy mam lecieć tam dalej. A tam widzę jakieś czerwone bloki. Co to są za czerwone bloki? Nie wiem, czy mam lecieć dalej teraz po tym, co tutaj w sumie sobie wyobraziłem, co nie? Patrzcie, jakieś czerwone bloki. Co one tutaj oznaczają? Po co one tutaj są? Tam jest zamek. To jest stare miejsce chyba Nubka, tak. To jest miejsce, w którym Nubek w ogóle został odnaleziony. Ej, nie wiem, widzę. Dobra! Ale co mamy w takim razie innego zrobić? Jak się go nie posłuchamy, to co się wydarzy? Dobra, raz się żyje, widzowie. Polecimy do tej wioski. I on napisał, że w miejscu, jak on to określił, miejsce, o którym wie tylko jedna osoba. Miejsce, którego nikt nie wie tylko za wyjątkiem jednej osoby. Co to jest za miejsce, które nikt nie wie za wyjątkiem jednej osoby? Jest tajna baza Kati pod piecem, tylko ta tajna baza Kati, no, wie o niej Kati, więc to już odpada, ponieważ wiedzą o niej dwie osoby. Może najpierw dolećmy do Wojanowic, potem będziemy myśleć. Dobra, mamy Wojanowice 2.0, jesteśmy już mega, mega blisko, no już pod bramami, dobra. Zaczynamy, więc tak, odpada baza Kati, bo wie o niej Kati. Jaką mam jeszcze tajną bazę? Mam tajną bazę, gdzie trzymałem zwierzątka, w tamtym miejscu, dokładnie tam. Czy to jest tamto miejsce? Czy ktoś o tym jeszcze wie? Pomyślmy. No nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek jeszcze wiedział o tej tajnej bazie. Wydaje mi się, że nikt o niej chyba nie wie. Nawet sam zapomniałem, w którym miejscu dokładnie jest ta dźwignia, która otwiera tą tajną bazę. No nie, i teraz się tutaj nie dostanę. Jak tu mam... Oj, czekajcie. Jejku, ta dźwignia jest tak denerwująca. Nie da się jej w ogóle włączyć. Dobra, czekajcie. Pyk. O, dobra. Włączyłem ją teraz. Pyk. Dobra. To muszę zabudować. Pyk. Został mi... Ej! Coś jest! Dobra, co to jest? Udało ci się znaleźć! Udało ci się mnie znaleźć. Teraz idź do miejsca, które ratuje zagubionych. O nie, no i kolejne miejsce mamy się domyślać. Miejsce, które ratuje zagubionych. Co to może być, widzowie? Czekaj, pomyślmy. Jestem zagubiony. Co mi w tym pomoże? Co mnie uratuje? No na samym początku może zamknijmy tą tajną bazę. O, dobra. Miejsce dla zagubionych. Ej, czy to chodzi o latarnię? No a o co innego by chodziło? Co za miejsce może ratować zagubionych? No jak jesteś zagubiony na wodzie, no to ratuje ci latarnia, co nie? Bo wiesz, gdzie dopłynąć. Patrz, drzwi są otwarte. Może, tak, to pewnie latarnia, na 100%! Lecimy do latarni. Ej, dobrzy chyba jesteśmy w tej gierki. Jeżeli się okaże, że udało nam się zgadnąć od razu z bomby latarnię, to my jesteśmy stworzeni do bycia normalnie Sherlockiem Holmesem normalnie. Odkrywamy tutaj wszystko, let's go! Ale nie wiemy jeszcze oczywiście. Chociaż no mam dużą pewność, że tutaj będzie. Dobra, tutaj nie ma nigdzie informacji. Nie ma. O, jest, dobra, jest. Nieźle ci idzie. A dzięki, chociaż i tak cię nie lubię, haker. I tak cię nie lubię. Jak to oglądasz, haker, to normalnie jesteś rozwalany. Dobra, czytamy dalej. Teraz znajdź miejsce pod piecem. Prawda, którą poznasz, może cię załamać. Jestem z tobą. Co? Że niby haker jest ze mną? Ty, haker, weź się puknij w głowę, ty nigdzie ze mną nie jesteś. W ogóle pal gumę, haker. Jesteś lamusem totalnym, haker. Nie no, ale czekaj. Teraz znajdź miejsce pod piecem. Miejsce pod piecem? Czekaj, to nie jest tam u Kati? Ja chyba wiem, widzowie, to jest, on daje tak proste do zgadnięcia rzeczy. Patrzcie, ale to nie... A jeżeli to nie był piec? Czekajcie, widzowie, co to było? To był piec czy crafting table? To był piec! Ja pamiętam, tutaj! Bo zawsze jak rozwalałem ten piec, to wypadało mi z niego węgiel. I ja tak kojarzę to miejsce. Zawsze jak rozwalałem. Sprawdźmy, czy to będzie tutaj ta tajna baza. Nie wiem, czy jest jakaś inna tajna taka baza. O, mamy, dobra. Wojanowice, jak je znasz, to nie jest taka miła wioska. Znam sekrety jej członków, które cię przerażą. Okej. Ostatni przystanek? Domek Paliona. Nie wiem, widzowie, co ten haker ma na myśli, pisząc takie rzeczy. Takie brednie. Co to ma znaczyć, że Wojanowice, jak je znasz, to nie jest taka miła wioska? Jakby...
A jaka to jest wioska? Niemiła? No nie wiem. Ponad 1000 dni spędzone na Wojanowicach, takich prawdziwych dni normalnie, prawdziwych, nie minecraftowych. 1000 dni ponad trwają Wojanowice. A haker pisze, że to nie jest jakaś miła wioska, gdzie gdyby to nie była miła wioska, to te Wojanowice by się skończyły po 5 dniach normalnie. Mówię wam. Dobra, sprawdźmy, co jest w domku Paliona w takim razie. Co się tutaj takiego znajduje? Mam nadzieję, że tutaj będzie odpowiedź na to wszystko, co nas przetrzymywał haker. O, może tutaj? Czekajcie. Domek Paliona? Nie. To jest stara jego, jakby, ta baza tutaj. Tylko, że w tej bazie nic nie widać. Ma on tutaj jakiś glowstone? Może bym mu to oświetlił jakoś? Nie, dobra, nie ma nic. Dobra, wychodzę stąd, widzowie, wychodzę. Dobra, nie ma tutaj nic. Ej, tu zauważyłem czerwone. Czekaj. Czyli to pewnie tutaj na górze coś. Coś jest! Wow! Co jest grane? Ile wiadomości! O, ja nie mogę. No to Herobrine. Nie, co ja gadam? Haker! Cały czas mi się mylą. Herobrine, haker. Haker się rozpisał, widzowie. Tutaj mamy czerwoną. O. Zacznij tutaj. Dobra, widzowie. Zaczynamy czytać, ale boję się już, co tutaj będzie, ponieważ haker tak mocno nam tutaj wypisywał jakieś dziwne wiadomości, że już się cykam. Ale czytajmy w takim razie. To nie przypadek, że przyprowadziłem cię w to miejsce. Dobrze pewnie pamiętasz, jak Palion miał kiedyś tu zamieszkać. Zbudowałeś dla niego ten dom, a on w nim nawet nie zamieszkał. Co? Czekaj. Czekaj, bo nie rozumiem, do czego on dąży, jakby, o co chodzi. Tak, prawda jest taka, że wybudowałem ten dom Palionowi. I to był domek dla niego, kiedy on na początku mieszkał właśnie na Wojanowicach 2.0 razem ze mną. No i wybudowałem mu ten dom. A on w nim nawet nie zamieszkał. No nie zamieszkał w nim, ale to co w związku z tym? Cały Palion. A pamiętasz, jak oszalał, kiedy on był na serwerze? Myślisz, że to przypadek? W sensie, że Palion się zmienił na czerwonego, no to on go opętał, co nie? No on opętał Paliona, no i zmienił go na czerwonego, to wszystko wina była on. A co on tutaj pisze dalej, że niby kogoś innego? Myślisz, że to przypadek? Myślisz, że skąd ten jego kolor? Jaki jego kolor? Myślisz, że dlaczego jest zielony? Zielony to mój ulubiony kolor, również. Oh boy, co jest grane? Chwila, widzowie. Zielony to ulubiony kolor hakera. No w sumie zielony. To by jakoś to tłumaczyło, wszystko daje na zielono. Ale zielono-czarny by musiał tutaj być. On napisał, że zielony to jego ulubiony kolor. A co jeśli ci powiem, że haker? Nie, no czekaj. Tutaj jest pewnie dalsza część. O nie, ja już widziałem kątem oka. Czekaj. Co jeśli ci powiem, że haker i Palion to ta sama osoba? Pewnie powiesz, że to nie jest prawda. No w sumie, no przecież dokładnie, że to nie jest prawda. Przeczytałeś mi to normalnie w myślach mi to. Wyjąłeś mi to normalnie z ust, gościu. Jakim cudem Palion i haker niby to ta sama osoba? Jak? To, że lubisz zielony kolor i Palion lubi zielony kolor, no to jest... Co to takiego? To raczej nic nie jest chyba złego. Ale dobra, czytamy dalej. Pewnie powiesz, że to nie jest prawda. Możliwe. No i co? No i to po co to wszystko pisałeś, haker? Ale wiedz, że jego współpraca z on nie była przypadkowa! Dużymi literami napisał. Czyli jaka była? O co tutaj chodzi, widzowie? Czy haker zna jakieś tajemnice? On określił to jako, że zna jakieś tajemnice Wojanowic i uważa, że Palion jest jakby zły. Że Palion współpracował z on jakby specjalnie. Dobra, czytajmy dalej. Palion ma powiązania z różnymi złymi postaciami. Co? Ale o co tutaj chodzi? A ja tu jestem tylko po to, żeby cię przed tym chronić. Nie, no... Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że haker, który tutaj wbił, rozwalił wszystkie budowle, jest tutaj tylko po to, żeby ochronić mnie przed Palionem. Dobra, czytajmy dalej. A Nubek? O! Ciekaw jestem, co z Nubkiem powie. Nubek nie jest dużo gorszy. Tak naprawdę... To on mnie tu wpuścił, żebym mógł was zniszczyć. Co jest grane? Co my się tutaj dowiadujemy w ogóle, widzowie? Nubek wpuścił hakera? Dobra, czytamy dalej. Nie robiłbym tego, ale bardzo mnie do tego prosił. A ja się zgodziłem. Co tu się odwala właśnie w tym momencie? To jest zupełnie w ogóle... Ja się spodziewałem zupełnie innej wiadomości. Co tu się odwala? Jeszcze się robi ciemno. No nieźle, dobra, czytam dalej i szybko spadam. Bo już nie wiem, co mam myśleć. Ale zobaczyłem, że nie jesteś tego wart. Ja?
że niczego nie jestem wart niszczenia? Dlatego daję ci teraz szansę na zerwanie z nimi kontaktów. Nie warto się z nimi zadawać. Ej, nie wiem, teraz widzowie, mam mętlik w głowie, nie? To co tutaj przeczytałem, to mnie kompletnie... Czuję, jakbym miał... Dobrze, że siedzę, bo jakbym stał, to bym chyba normalnie padł od razu. Czytamy dalej. A Kati? Nie, no nie mów, że coś z Kati jest nie tak. Czytamy. Kati weszła na ten serwer po przerwie tylko po to, żeby zobaczyć na własne oczy niszczenie wioski. Nie, no ten gość już tutaj chyba trochę przesadza, no w sensie... Jak? Po co? Czemu miałaby się cieszyć z tego, że wioska, która tyle trwała, jest zniszczona? Zawsze chciała to zobaczyć. Co to się odwala w ogóle, widzowie? Czuję się, jakbym był w jakimś, nie wiem, jakiejś symulacji. Czytamy dalej. Przejrzyj na oczy, Wojtek. Ci ludzie nie są tacy, za jakich ich uważasz. Dołącz do mnie, żeby móc ich powstrzymać. Jeśli mi nie wierzysz, to mogę ci wysłać więcej dowodów. Nie wiem, on ma jakieś jeszcze dowody? Właśnie, on nie pokazał tutaj żadnych dowodów na to. Ja jestem ciekaw, jakie on ma na to dowody. Dobra, czytamy. Są znacznie gorsze niż te, o których ci teraz powiedziałem. Zastanów się i daj mi odpowiedź. Ha. Ha, czyli... No domyślam się, że haker, nie? Chociaż widzicie, on jeszcze nigdy nie powiedział dokładnie, że nazywa się haker. Ha, skrót ha, może też być Herobrine. Ale w takim razie po co te wszystkie liczby, które wiecie, spadają jak z jakiegoś hakerowskiego normalnie filmu? Dobra, podsumujmy sobie, co tutaj się wydarzyło. Palion okazuje się jakiś mega zły. Jego kontakty z on miały być nieprzypadkowe. Ponoć ma kontakty, powiązania raczej. Palion ma powiązania z różnymi złymi postaciami. Nie wiem, o co chodzi. I radzi mi, żebym zerwał z nimi kontakt. I Nubek jest też zły, ponieważ wpuścił hakera. Nubek wpuścił hakera, niby jak? Może oddał mu IP? Ojejku. Ale to jakby, wiecie, Nubek przez przypadek mógłby oddać IP, ale jeżeli on, jakby wiesz, tutaj napisał dalej, że to on mnie tu wpuścił, żebym mógł was zniszczyć. Niby, dlaczego Nubek chciałby, żeby nas zniszczyć? A czy to nie było w momencie, kiedy mieliśmy dramę? Nie, no ja nie chcę wierzyć w to, co tutaj jest napisane, widzowie, nie chcę wierzyć. Czekaj się, czytamy tutaj, co z Kati? Nie, z Kati to kompletnie nie wierzy tej wiadomości. Muszę poznać więcej dowodów. Haker, nie, dobra, wiecie co? Muszę na pewno poznać więcej dowodów. Napiszmy tutaj, może rozwalmy którąś z tych tabliczek. Zastanów się i daj mi odpowiedź. Gdzie ja mam dać tą odpowiedź? Dobra, zostawię tą odpowiedź w tym samym miejscu. Napiszę ją tu, o. Daj mi więcej dowodów. To co piszesz jest straszne. Okej. I napiszę tutaj dalej. Okej. I nie chce mi się w to wierzyć. Okej. I myślę, że to na tyle. Te tabliczki tutaj póki co zostawię, bo nie wiem. Nie wiem, czy ja mam się teraz na obecną chwilę konfrontować z tym z Wojanowiczanami. Myślę, że na początku chciałbym zobaczyć, co haker chce mi więcej powiedzieć. Nie chce mi się wierzyć w to, co on pisze. Jedyny jakiś grubszy sens ma to, co napisał z Nubkiem. Jest to możliwe, w sensie... Jest to możliwe, ale ja nie wierzę, że Nubek to zrobił specjalnie, żeby nas zniszczyć. Ja myślę, że Nubek, jeśli miałby oddać IP Wojanowicy, to tylko przez przypadek. Ale powiem wam, widzowie, że informacja o Palionie i o Kati kompletnie... O Kati to w ogóle kompletnie do mnie nie trafia. O Palionie, to Palionie też nie. Ale jeżeli on przedstawi mi jakieś grube dowody, no jestem ciekaw, co to są za jego dowody. Dlatego ja póki co zostaję na Wojanowicach 2.0. Nie wiem, nie chcę się póki co stąd za bardzo ruszać, chcę tutaj zostać i poczekać, aż się wszystko wyjaśni, bo to, czego się dowiedzieliśmy dzisiaj, jest straszne. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i zobaczymy, jak to się wyjaśni. To musi się jakoś wyjaśnić, bo jeżeli obecnie to zostanie tak jak teraz, to naprawdę zrobi się dziwnie na Wojanowicach. Subskrybujcie kanał, do zobaczenia w kolejnym odcinku, elo.